Poranek Radia TOK FM. No to już pan jest gotowy do koalicji z SLD? Dlaczego? Jakieś takie przygotowanie miałbym akurat dzisiaj toczyć? Bo przeczytam pański wywiad. Ale cały czy tylko ten fragmencik? Chyba tylko ten fragmencik. Fragmencik, ale znaczący. No właśnie, oczywiście, że znaczący w tym sensie, że ja tam powiedziałem coś, co miałem potrzebę wyznać, ponieważ zawsze mówiłem nigdy. Ale jednak cały wywiad jest o potrzebie wielkiej koalicji z Platformą Obywatelską. A media są nieznośne pod tym względem. Muszę powiedzieć, bardzo mnie bawi, jak jedno z początkowych pytań Piotra Najsztuba, w którym tylko pół odpowiedzi dotyczy SLD, zostało wyjęte, a jakby zignorowana całość. W tym sensie myślę, że to też dla mnie jest jakaś nauka po tragedii smoleńskiej, bo to było moje przemyślenie po tamtym okresie, żeby w polityce być gotowym do zawierania kompromisów szerzej, wtedy, kiedy jest takie uzasadnienie. I ja w tym sensie to powiedziałem, to nie było żadne ogłoszenie, nie wiem, nowej linii, ani nawet linii, mojej nowej linii. To była po prostu odpowiedź na pytanie, co się we mnie zmieniło politycznie, jakie politycznie wnioski wyciągnąłem z tragedii smoleńskiej. A pan myśli, że koalicja Platformy PiS jest wciąż możliwa? Ja to mówiłem kilkakrotnie, to nie jest już oryginalne. Myślę, że jest przede wszystkim konieczna. To znaczy, że dzisiaj sytuacja w Europie, dyskusja o Europie dwóch prędkości, dyskusja o tym, jak Europa instytucjonalnie powinna się zmieniać. Mówi się, że traktat lizboński w jakimś sensie już nie jest aktualny. Nie w sensie prawnym oczywiście, tylko w związku z kryzysem, w związku z napięciami na temat tego, jak ma wyglądać kontrola finansów, jak ma wyglądać koordynacja polityki gospodarczej w Unii. Jest szereg powodów, dla których Polska powinna skorzystać ze swojej szansy. W moim przekonaniu ma szansę. Żeby skorzystać z tej szansy, trzeba wystawić jedną dużą drużynę. Nie ulega to dla mnie wątpliwości. Nawet Niemcy tak robią co jakiś czas. No ale wtedy nie należy iść w te emocje, w które kiedyś poszły partie w 2005 roku, kończąc jakby epokę postkomunistyczną w Polsce, mówiąc o popisie. Ten popis się kojarzył zawsze z takimi właśnie emocjami, jakoś niespełnionymi później. W moim przekonaniu z winy Platformy ktoś powie inaczej, ale krótko mówiąc, emocjami. No ale trochę Jarosławowi Kaczyńskiemu puszczają nerwy, bo to zdanie o tych chłopakach z zapałkami coś zabawiają i potem w efekcie tego mamy tragedię smoleńską, bo taka była wyraźna sugestia. To jest bardzo obraźliwe bez przesady trudne oskarżenie. To jest taka sytuacja, że każda powiedź Jarosława Kaczyńskiego jest, powiedzmy, sama w sobie ryzykiem, że będzie później w ten sposób traktowana. Jeśli popatrzeć na cały kontekst tej wypowiedzi i na nauki, jakie płyną i z tragedii smoleńskiej, i z powodzi także, choć to są dwa różne przecież wydarzenia o różnym charakterze, to za nimi ukrywa się potrzeba reformy państwa, za nimi ukrywa się potrzeba takiego wspólnego stanięcia do kilku reform. Ale tam się też ukrywa licytacja, kto będzie lepszy dla powodzian, bo Paweł Graś apeluje do PiS, żeby Jarosław Kaczyński przeprowadził osobę poszkodowaną przez powódź, która za czasów rządu Kaczyńskiego otrzymała 100 tysięcy złotych. No, ale prowadzi pan taką osobę? To jest taka dyskusja kompletnie poza meritum, taka, której moim zdaniem już nie powinno być. Meritum to jest dyskusja o tym, w jaki sposób postępowano z projektami. Nie, meritum jest to, ile dostaną powodzianie i Jarosław Kaczyński żąda więcej i więcej. Nie zgadzam się z panią. Przysługujesz tym wypowiedzią, to może troszeczkę być tak jak z tym wywiadem, że to jest jakieś jedno zdanie tylko wyrwane z kontekstu. Meritum jest to, w jaki sposób przygotować się. Panie pośle, ale teraz chyba pan ze mnie żartuje. No rząd powiedział, że z rezerw da 2 miliardy złotych, a PiS domaga się nowelizacji budżetu, żeby tę sumę znacząco powiększyć. To jest jeden z elementów. I że 6 tysięcy na rodzinę to jest za mało. To są słowa Jarosława Kaczyńskiego. No to trzeba się wczuć w rolę takiej rodziny i zastanowić, czy to jest mało, czy dużo. Moim zdaniem to jest faktycznie mało, ale to każdy może mieć inne podejście do pieniędzy, inaczej je wydawać i inaczej sobie wyobrazić sytuację takiej rodziny po powodzi. Natomiast jest pani, nie żartuje, po prostu mówię, że nie ma sensu taka wypowiedź w ustach rzecznika rządu, dlatego że my nie o tym rozmawiamy. Znaczy, jak będziemy tak ze sobą rozmawiali, nie, rozmawiamy o polityce i to poważnej polityce. Jako opozycja krytykujemy rząd za działania, które można było podjąć, a ja których nie podjęto. Tylko, że... Nie korzystałem po prostu ze swojego dobrego prawa i wykorzystywanie tutaj słówek, czy tak jak pani wcześniej, wyciąganie jednego zdania. Czasem świadczy do złej woli właśnie, bo to jest problem. Tak, że nie słuchamy sensu, tylko wyrwiemy sobie jakieś zdanie i jak cepem nim uderzamy w przeciwnika. Ale sens był taki, że 6 tysięcy to za mało, a przypomnijmy, że rząd Jarosława Kaczyńskiego też dawał powodzianom po 6 tysięcy złotych, ale zaraz potem do tej miejscowości, gdzie Ludwik Dorn, jako przedstawiciel rządu Kaczyńskiego,
obiecał 6 tysięcy złotych powodzianom. Przyjechał Andrzej Leper i 100 tysięcy złotych miał w teczce i rozdawał z partyjnych pieniędzy. To ja mam takie wrażenie, że Jarosław Kaczyński dzisiaj idzie właśnie ślady Lepera. Rząd mówi, że po 6 tysięcy przyjeżdża Jarosław Kaczyński i mówi, nie, to za mało. A mnie nie przekonuje cała ta konstrukcja, bo myślę, że w tej części wywiadu chodzi tylko o to, żeby porównać Andrzeja Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o to, żeby przypomnieć, że powodzianom dawaliście tyle samo, a dzisiaj to krytykujecie. Jeszcze raz powiem. Znaczy, ja powiem od siebie, pani, jak to pani już tam potem zaokrągli, czy w dobrej wierze, czy w złej, już w to nie wchodzę. Nam chodzi o to, żeby w takich sytuacjach rozmawiać o polityce, mówić o tym, co w państwie nie działa i żeby ważne reformy w takich sytuacjach podejmować już wspólnie. Dlatego, że widać, że na przykład uciekały pieniądze z tych projektów, które miały zabezpieczyć przed powodzią, które w większości by się nie skończyły, choć są takie, które należało kontynuować, a zaniechano, na przykład Świna Poręba, ale w większości by się nie skończyły. Tylko dlatego, że zawsze jest coś szybszego, bo są wybory, bo w tym wypadku Platforma, co tu dużo mówić, ona przez ostatnie 3 lata rządziła, wolała wydać gdzieś bardziej spektakularnie te pieniądze. Chodzi o to, żeby w takich sprawach było pole do krytyki i tyle. Ale to jest nieprawda, co pan mówi, bo ja panu zacytuję fakty w tej sprawie. Naprawdę. Rząd Jarosława Kaczyńskiego w 2006 roku zdecydowałby na inwestycje hydrologiczne wydać z tych funduszy unijnych zaledwie 430 milionów euro. Rząd dopiero przed wyborami ogłosił dodatkową listę rezerwową projektów kluczowych, na którą wpisał masę projektów. O tym mówi Jarosław Kaczyński, o tym planie Gęsickiej, tylko nie wskazał żadnych źródeł finansowania. Potem Tusk zwiększył pieniądze na projekty przeciwpowodziowe do 515 milionów euro, natomiast reszta projektów była kompletnie nierealna. Więc po prostu moim zdaniem wy raczej wprowadzacie w błąd opinię publiczną. To jest ogromna życzliwość po pani stronie wobec rządu Tuska. Nie, ja cytuję liczby. Gdyby pani mnie uprzedziła, że będziemy rozmawiali na cytaty, Sam pan przywołał ten wątek. Chciałbym móc się obronić chociaż. Jeżeli się umówimy na cytaty, to proponuję, mówię się na jutro i wygram. Natomiast, ponieważ jest szereg debat sejmowych, z których nie... No bo sytuacja, w której pani ma cytaty, ja nie mam. Mogę powiedzieć pani tylko tyle. Przywołał pan wątek projektów zablokowanych przez Tuska. Ja panu cytuję liczby. Więc proszę, ja też zacytuję konkrety w stosunku do jednego projektu, który znam, bo jest z mojego okręgu wyborczego. Proszę sprawdzić, kto zablokował wydawanie jakichkolwiek pieniędzy na zaporę w Świnnej Porębie. Można powiedzieć tak, dżentelmeny o faktach nie sporiat, ale jeżeli my rozmawiamy trzymając w rękę liczby, to ja mam dla pani taką propozycję. Ja znam inny temat bardzo szczegółowo, temat zapory w Świnnej Porębie, w którym od pierwszego budżetu, za który odpowiadała Platforma, wbrew ustawie obowiązującej w tej sprawie, zdjęto wszystkie pieniądze na tę inwestycję, która właśnie dotyczy gospodarki wodnej. Także możemy tak rozmawiać. Czy zdjęto, czy one kiedykolwiek były? Oczywiście, że były. A złożył pan interpelację w tej sprawie przed powodzią? Wielokrotnie składałem w tej sprawie interpelację. To jest kluczowy problem dla Małopolski. Te pieniądze oczywiście były. Były wydawane za rządu Marka Belki. Były wydawane zgodnie ze specjalną ustawą, która dotyczy tej inwestycji w czasie rządu Jarosława Kaczyńskiego. Można powiedzieć na miejscu to sprawdzić. Natomiast zostały potem wycofane, więc jakby nie ma co się tutaj przerzucać faktami, ponieważ te fakty nie wyglądają tak kolorowo dla rządu Tuska, jak pani sądzi, a wyglądają w chwilach mi bardzo źle. Nie, ja tylko mówię, że głoszenie tezy, że program Gęsickiej został zablokowany ze złą wolą, bo były pieniądze na to, ta teza jest dla mnie nieprawdziwa. A przypadek tej konkretnej... Może nie ten zna pani wszystkich szczegółów. Konkretny, nie, znaczy tutaj są Po prostu pani część, ma pani 4 zdania napisane dotyczące ogólnie... Na natomiast mówimy o poważnej sprawie, o całym... Polskich wydatków na te zabezpieczenia antypowodziowe, panie pośle. Panie redaktor, i tego mamy dotyczy. Dwa wyjścia. Albo się rozstaniemy w tej sprawie z protokołem rozbieżności, albo się umawiamy na drugą dyskusję. Ale ja nie przyjdę z 4 zdaniami na kartce, tylko z grubymi stenogramami sejmowymi. Panie pośle, ja się odnoszę do tego, co pan powiedział, bo pan zaczął ten wątek. Proszę mi dać szansę, umawiamy się jutro i robimy poważną debatę na ten temat. Czy Jarosław Kaczyński zjawi się na Uniwersytecie Warszawskim? Nie chcę debatować ze wszystkimi kandydatami. Nie wiem, czy się zjawi, nie wiem, jaki ma kalendarz. Szczerze mówiąc, nie wiem, jaki jest cel spotkania, bo może trochę nie jestem w... Jest debata na Uniwersytecie Warszawskim Jest debat z kandydatami. Dużo, nie wiem, czy w tej akurat będzie uczestniczył. Niestety mam taką przewagę miał nade mną pan Nowak, który był przede mną, że on jest szefem sztabu chyba, a ja formalnie nie jestem sztabowcem. Nie biorę na co dzień udział w tych ustaleniach, także nie wiem. A czy pana zdaniem Zofia Romaszewska powinna nadal być kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich, bo wczoraj politycy Lewicy apelowali, aby wycofać jej kandydaturę. Dlaczego?
Po jej wypowiedziach, których porównała środowiska gejów i lesbijek, wymieniła w jednym rzędzie z prostytutkami. Nie znam jej wypowiedzi, natomiast dobrze znam, dobrze wiem o niej to, co pani o niej wie dobrze, czyli jest to osoba, która całym swoim życiem dała dowód tego, że jest w stanie ofiarnie walczyć o prawa człowieka i myślę, że poza nawias tych praw człowieka nie wystawia nikogo. Dawała temu wyraz także wtedy, kiedy politycy lewicy, przypuszczam, że ci, którzy wczoraj ją atakowali, nie byli w stanie wychylać nosa ani za gejami, ani za żadną inną mniejszością, ani za księżmi, ani za artystami, ani za nikim. Także kiedy politycy lewicy wystawiają Zofii Romaszewskiej cenzurki w sprawie tego, czy ona jest w stanie być ofiarna, walcząc o prawa człowieka i o prawa tych ludzi, którym się źle dzieje, to ja muszę przyznać, mam do tego pewien dystans. Panie pośle, czy czytał pan wywiady Marty Kaczyńskiej? Bez problemu podobne wypowiedzi pewnie można znaleźć wśród kierownictwa Platformy Obywatelskiej, jak pani pamięta, także też trzeba być bardzo ostrożny. Panie pośle, czytał pan wywiady Marty Kaczyńskiej w pismach kolorowych? No niestety ostatnie. Nie wiedziałem, że będę się odpytywany, a to z liczb w sprawie powodzi, nie trzymają się głowy. Były takie wywiady, myślałam, że ponieważ tak, że interesuje się na pewno pan sprawami PiS-u, a także rodziny. Na bum bum nie, ale nie dlatego, że nie chciałem, tylko po prostu nie wiedziałem, że są, nie kupuję za dużo pism kolorowych, z braku czasu głównie. Rozumiem, że to nie wie pan, czy to była inicjatywa Marty Kaczyńskiej, czy też to jakiś wywiadach, element. Szczerze mówiąc, jak pani coś, ale wywiady coś zareklamuje, wywiady konkretnie są. Poleci pani to tuż po, obiecuję, że tuż po audycji biegnie szybko. No one są już dwa dni, a ponieważ jest to córka zmarłego prezydenta, to myślałam, że może pan coś o tym słyszał, no ale... Nie, na pewno bym słyszał, po prostu byłem za granicą jeden dzień. Więc nie wie pan, czy to jest związane z kampanią wyborczą, czy to jest taka indywidualna inicjatywa Marty Nie wiem, ale rozumiem, że tak wyczuwam, bo to taki czas jest, że można wyczuć czasami u niektórych, w jakim kierunku sprawa. Może ja zadam pytanie, które pani chciała zadać. Pani chciała zadać, czy Marta Kaczyńska ma prawo wspierać stryja? No w każdym demokratycznym kraju na świecie ma prawo i jest to... Więc ja takiego pytania nie planowałam, ale dobrze. Bo to są takie żelazne pytania, prawda? Czy Jarosław Kaczyński zmienił pierwsze? Moje pytanie jest takie, czy Marta Kaczyńska ma prawo wspierać stryja? Czy cieszy się pan, że Marta Kaczyńska chce wkroczyć do polityki w przyszłości, tak zapowiedziała? Jeśli ma takie plany, jeśli poczuje w sobie takie predyspozycje i jeśli to się w niej utrwali, bo pewnie rozmawiania o polityce... I miejsce na listach PiSu by się zawsze dla niej znalazło. No ja nie decyduję o miejscach na listach PiSu. Zawsze jestem ostrożny, ale mówiąc o tym. Ale pytam o pańskie zdanie. Znaczy ja się znam z Martą Kaczyńską, cenię ją, lubię. Gdybyśmy mogli razem coś w życiu robić, w życiu społecznym, to byłoby super, natomiast nie mam żadnego upoważnienia, żeby mówić... Bo jej mąż też chciał startować z listy. Pani redaktor, jak pani mnie pyta, a moje zdanie to ono jest pozytywne, ale nie mam niestety upoważnienia ani żeby mówić o w imieniu tych, którzy decydują o obsadzie list Prawa i Sprawiedliwości, ani nie mam upoważnienia o tym do tego, żeby mówić w imieniu Marty czy jej męża, także to musimy oddzielić. Natomiast z Martą znamy się lata, jeszcze długo przed pierwszą kampanią prezydencką w 2005 roku. Poznaliśmy się i mogę same dobre rzeczy powiedzieć o tej znajomości. I chcę podkreślić, że jeśli ona chce, to może oczywiście wspierać stryja. Jest to przyjęte we wszystkich demokracjach i uważane zawsze na plus.